Witajcie! Jak się domyślacie, nadszedł czas, żeby wyłonić zwycięzców konkursu kreatywnego, gdzie nagrodami były słuchawki, myszka i podkładka ufundowane przez firmę Cougar. Zgłoszeń było całkiem sporo, bo ponad 20 i bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło, ponieważ nie spodziewałem się aż takiej frekwencji. Jeśli trzeba coś zrobić, a tym bardziej narysować czy stworzyć, no to na ogół chętnych jest niewielu. A tu bardzo pozytywnie mnie zaskoczyliście. Pewnie też coś do rzeczy miał tutaj fakt, że nagrody są wartościowe i naprawdę fajne. Tak więc przejdźmy do zwycięzców. Miejsce trzecie zajmuje Jakub, który postawił na tradycję, czyli kartka i ołówek. Wyszło całkiem nieźle. Jakub otrzymuje ode mnie podkładkę pod myszkę. Drugie miejsce to niesamowita praca Joanny, która jest i mroczna, wręcz można powiedzieć hardkorowa, a zawiera wszystkie elementy, które były warunkiem konkursu, czyli jest logo Cougara oraz są też elementy związane z Halloween, czyli jakieś zombie, potwory, wilkołaki. Jak najbardziej się to tutaj kwalifikuje. I Joanna dostaje ode mnie myszkę. No i miejsce pierwsze, praca, która urzekła mnie przede wszystkim dużą dawką humoru, chociaż jest też tam troszeczkę smutku. Natomiast praca przede wszystkim bardzo dobrze wykonana. Moim zdaniem w pełni zasłużone pierwsze miejsce i tutaj nagrodą dla Mateusza są słuchawki. Okej, i już wiecie, kto co dostaje. Zwycięzcy niech się zgłoszą do mnie na Facebooku, tak jak wysyłali swoje zgłoszenia konkursowe i tam dogadamy szczegóły, jeśli chodzi o wysyłkę. Dziękuję wszystkim za udział, za poświęcony czas, za zaangażowanie. Próbujcie następnym razem. Konkursów staram się, żeby było dużo, nawet co miesiąc, jeśli mam co rozdać. Czasami niestety nie ma, więc no wiecie jak to jest. Jak mam, to dam. Jak nie mam, to musicie czekać, aż będzie okazja. Mam nadzieję, że te konkursy Wam się podobają i je lubicie. Dajcie znać w komentarzach, czy konkurs kreatywny w tym przypadku był dla Was fajny i czy więcej chcecie właśnie konkursów typu, żeby wykonać jakieś zadanie, a nie typu takiego standardowego giveawaya, że po prostu kogoś wybieram losowo ze zgłoszeń i ktoś tam dostaje jakąś nagrodę. Tak więc dzięki jeszcze raz za to, że braliście udział w konkursie. Zapraszam do kolejnych konkursów. Pozdrawiam Was. Cześć!